Cześć, chciałem się z Wami podzielić jednym z nowszych zakupów, mianowicie LED Flood Light. Nie zdziwiłbym się, jakby na AliExpress było tłumaczone LED, lekka powódź. Firmy ROHS Compliant. Oczywiście ja sobie robię, nie ma to żadnej firmy, po prostu jest to no name produkowany przez jakąś fabrykę. Ten sam model dla 700 różnych odbiorców. W każdym razie na papierze wygląda to następująco, że z każdego wata dostajemy 90 lumenów, a watów mamy nieznaną ilość, więc proszę sobie przemnożyć. Jest kartka. Druga. Drugi papier mówi troszkę coś innego, bo mówi, że ma 400 lumenów przy wyjściu 1,8 W, a tam miał być 1,8 razy 90. No więc jakoś mi się to nie skleja w te 400. Pojemność baterii tajemnicza. 2200 do 4800. Panel solarny ma moc 1,5 W i 5,5 V napięcie, przynajmniej w teorii. I mamy szczelność w standardzie IP44, czyli nieszczelność. Pytanie, czy dotyczy to lampy, czy panelu. Bo jeżeli panelu solarnego, to jest szmelc. Więc myślę, że chodzi po prostu o lampy. Panel nie jest zatopiony na stałe, więc da się go teoretycznie rozkręcić i mam zamiar to sprawdzić. A zestaw wygląda tak. Mamy nie za duży panel, on tu jest ubrudzony, ale to standard w chińszczyźnie, niespecjalnie się tym przejmują. I dwa moduły świetlne LED-owe. To jest leciuteńkie, oczywiście to jest plastik, ale fajnie, że jest to na biało, bo to mocno rozjaśnia. Jest haczyk. I prawdopodobnie tutaj to, ta gumowa uszczelka jest na tyle nieszczelna, że ma to tylko ten standard IP44. Od góry tutaj jest zalane, więc nie powinno się nic z tym zrobić, natomiast od dołu jest skręcane na śrubki, co akurat według mnie jest dobrą rzeczą, bo jeżeli padnie akumulator, to tutaj powinien być łatwy dostęp. Zaraz to sprawdzimy. Jeszcze zanim rozkręcę, to może kogoś interesuje, jak wyglądają złączki. Osobno można dokupić dodatkowe przedłużki, żeby to było więcej niż tutaj. Chyba to ma 3 metry na każdą lampę. No dobra, rozkręciliśmy, ale jest dobra i zła informacja. Mianowicie dobra jest taka, że jak widzicie, dostęp do akumulatorków jest prosty, a zła jest taka, że jak podważyłem i od spodu zerknąłem, czy jest jakikolwiek opis na nich, to niestety go nie ma. Więc nawet nie ma jak potwierdzić, jaką to ma faktyczną pojemność. Ale przejdźmy do tego, jak to wygląda w nocy. Tak jak widzicie, jest zupełnie ciemno. Przy garaży jest druga lampa, z której jestem bardzo zadowolony. Może w osobnym filmiku pokażę, co to za urządzenie. Natomiast tak, włączymy sobie teraz tą. I włączymy sobie teraz tą. Pilocik wygląda tak. Standardowo chyba model do wszystkich 100 różnych lamp taki sam dają. Odejdę kawałek dalej. Tam jest druga taka sama lampa. Jak na garażu. W telefonie wygląda to lepiej niż w rzeczywistości. Nie dużo, ale troszkę. Zdjęcia tych lamp, które widziałem na Allegro, czyli z polskiego źródła opinia. Tam na zdjęciach też to wyglądało dużo lepiej, ale i tak generalnie na ten moment po naładowaniu drugim jestem zadowolony, bo na moje potrzeby jest to wystarczająca ilość światła. Jakie były moje potrzeby? Ano po pierwsze takie, żeby się nie wypieprzyć na ogródku, a po drugie, żebym jak wieczorem, a głównie wieczorem albo zupełnie w nocy karmię króliki, to żebym widział, co się dzieje w środku. Drugą lampę wieszam sobie gdzieś tutaj i drugie króliki mogę nakarmić. I tego najbardziej potrzebowałem.
bo lampa, która jest na garażu, którą wcześniej widzieliście, nie daje rady sięgnąć tutaj na tyle, żeby miał dobry widok, więc nie było to zbytnio wygodne. Teraz na 3 godziny, a jeszcze procenty wam pokażę. Może z tego miejsca. 25%, 50%, 100%, 25%, tutaj bardziej to mam wrażenie widać. 50% nie mogę przeskoczyć, nie widzi tego. Coś nie łapie mi tych 50%. No to tak. Trzeba podejść bliżej. Tak. Jak na dzień dzisiejszy jestem zadowolony, ale trzeba wziąć poprawkę, że to jest po pierwsze drugi dzień użytkowania, a po drugie pełne nasłonecznienie. Natomiast lampy, żebym powiedział, że na pewno są dobre, to musi minąć cała zima i dopiero na wiosnę można zacząć ocenianie, czy lampki były dobre, czy nie. A teraz macie porównanie, jak ta lampka świeci po mniej więcej 2 godzinach przy pełnym naładowaniu. To jest śmiech na sali. Tyle dają lampki, co są za 4 zł w Castoramie albo w Obi. Jeszcze tutaj można o słabsze sobie zrobić, żeby nie było, że nie świeci. O. To jest na 100%. To teraz wam pokażę świecenie, jak to rzeczywiście świeci na 100%, chwilę po tym, jak jest włączone. Więc nie polecam tej lampki. Być może jest to zrypany po prostu model, a nie cała seria, ale drugi raz nie zaryzykuję tego i będę wnioskował o zwrot pieniędzy. Co do tamtych, które są na garażu, to już mogę zdecydowanie więcej powiedzieć, ponieważ są one już, no będzie rok pełny za chwilę. W osobnym filmiku pokażę wam, co to za model, żebyście wiedzieli, czy warto kupić, czy nie. A w trzecim filmiku będą jeszcze inne lampy, które kupiłem nie na garaż, tylko do środka, do garażu. No i po tych lampach spodziewam się najwięcej. One nawet wizualnie całkiem nieźle wyglądają. Oczekujcie filmiku. Towar już płynie. To pozdrawiam was serdecznie. Wysyłam wam kwiatka. A jak nie lubicie kwiatków, to jeżyny do jedzenia już niedługo. Pozdrawiam. Jeśli cokolwiek z tego filmiku wam się przydało, to bardzo proszę o subskrypcję bez dzwoneczka. Ewentualnie możecie też dać łapkę w górę. Dzięki.